fajne, fajne wrażenia, bo jednak to wspomaganie elektryczne robi ogromną różnicę, tak można by powiedzieć. I myślę, że ta różnica będzie widoczna, jeżeli chodzi zwłaszcza o takie instytucje jak Straż Miejska czy Policja, która będzie z tego korzystała i w tych miejscach trudniej dostępnych samochodem, gdzieś nad jeziorami, w jakichś miejscach, w których osoby spędzają wolny czas, to bezpieczeństwo będziemy mogli zapewnić no, jeszcze większe niż to miało miejsce do tej pory. Rowerów zakupiliśmy 230 sztuk, z tym, że teraz najpierw w tym pierwszym etapie do gmin trafi po jednym rowerze w ciągu najbliższych kilku dni. Pozostałe 184 sztuki będą systematycznie dostarczane do końca bieżącego roku. Mamy dwie dacie, teraz jest bój o rowery. Mamy już zakupione w tym roku dwa rowery standardowe. Był bój o to, kto ma jeździć w patrolach nożnych, że tak powiem. Dostaniemy 8 rowerów, z tego 4 dla urzędników, 2 dla policji i 2 dla straży miejskiej.